Bożena Rogala z drugiej deliceum jest zła, że jej chłopak zamiast pójść z nią do kina, przygotowuje się do konkursu chemicznego. Dziewczyna ma dosyć tego, że dla Artura nauka jest ważniejsza od niej, dlatego postanowiła, że nauczy się chemii, aby Artur chciał ją przyjąć do swojego zespołu. Chce poprosić o pomoc Mikołaja Jaworskiego. Nie wie, że chłopak jest największym rywalem Artura w konkursie chemicznym. Ale ja totalnie się na tym nie znam i Artur nie chce mnie w swoim zespole. No to przecież mogę ci pomóc, jeśli chcesz. Naprawdę? Mógłbyś to zrobić? No tak, tylko muszę więcej wiedzieć o tym projekcie Artura. Coś dokładnie. No, jest o tych terpenach. No ale coś więcej? No, ja się to tak nie znam do końca. Ale jakieś notatki czy coś? Ja nie robiłam żadnych notatek. No nie wiem, to może zrób zdjęcie notatek Artura i wyślij mi mailem. No wiesz, żebym wiedział, z czego ci pomóc, no tak po prostu będzie łatwiej. No, okej, okay. Dobra. No to postaram się to zrobić dzisiaj i tak w ogóle to wielkie dzięki. Nie no jasne, nie ma sprawy. Ale mi się trafiło. Już myślałem, że nie pokonam Artura, a to jego laska sama pcha się do mnie z pomocą. Niech da mi te notatki, zobaczy co tam jest i najwyżej sobie skorzystam. Tymczasem Artur i Weronika pracują nad projektem na konkurs. Nie podejrzewają, że Bożena chce się dowiedzieć szczegółów, by przekazać je największemu rywalowi Artura. Tak, nie ruszaj proszę. Okej, okay, tylko pytałam. No, kochanie, a może nie będziesz nam przeszkadzać, co? Mamy dużo pracy. Nie rób afery, pytałam tylko jak wam idzie. Wiecie co, pójdę zrobić sobie przerwę, a wy sobie tutaj spokojnie pogadajcie. Jejku, dlaczego ty jesteś taka uparta? Mówiłem ci, że oboje z Weroniką podchodzimy do tego projektu bardzo poważnie. Zależy nam na tym, żeby wygrać ten konkurs. Zachowujesz się jak ostatni but. No, ty się zachowujesz, jakby w ogóle ci nie obchodziło, co do ciebie mówię. Czyli co, nauka, jak masz naukę, to mnie nie kochasz? Jejku, nie bądź dziecinna, dobrze wiesz, że ten projekt nie ma z tobą nic wspólnego. Możesz już nam nie przeszkadzać. Artur, przecież wiesz, że jesteś dla mnie najważniejszy. A zachowujesz się, jak ja bym była na ostatnim miejscu. Boli mnie to. Ja bym chciała spędzać z tobą jak najwięcej czasu. Czy ty tego nie rozumiesz? No, wiesz co, nie mogę tego słuchać. Idę sobie zrobić przerwę. Wiem, że nie powinnam robić zdjęć tych notatek, no, ale ja to robię dla dobra naszego związku, bo Artur już kompletnie mnie olewa. Mikołaj tylko rzuci okiem, poduczy mnie chemii, a jak już się nauczę, to zrobi Arturowi niespodziankę.